Cześć, witajcie. Kilka informacji, taki mały update'ik gdzieś tam z rynku, z konsensusu. Generalnie nie będzie dużo informacji, ale dosyć ważne moim zdaniem. Odnośnie ceny to osiągnęliśmy już tam ponad 8 tysięcy za jednego bitcoina. To oczywiście jest bardzo szybki wzrost. I dużo ludzi zaczyna czuć już FOMO, nienormalne FOMO. Pamiętajcie, żebyście trzymali emocje na sznurku i nie podejmujcie pochopnych gdzieś tam decyzji, nie? Jakiekolwiek ruchy dopiero kiedy kontrolujecie emocje. Oczywiście możecie sobie sytuację przeanalizować i zdecydować, że wchodzicie all in w krypto. I to jest ok, tylko że musicie mieć tego świadomość i musicie wiedzieć, dlaczego to robicie. Prawdopodobnie będziemy widzieć jakąś korektę, bo abstrahując od tego, że oczywiście ten bull market jest troszkę inny i będzie troszkę inny od tego z 2017 roku, dlatego że tam było dużo spekulacji. Tutaj, o czym za chwilę powiemy, przez ten okres 2018 była budowana infrastruktura i wszystkie podstawy do tego, żeby ruszyć znowu z kopyta. I w tej chwili Bitcoin, w ogóle kryptowaluty są, za nimi stoi już konkretne działanie i konkretna wartość i konkretna infrastruktura. To jest naprawdę zupełnie coś innego niż w 2018, niż w 2017 roku. I oczywiście będzie korekta, bo zawsze jest korekta, ponieważ przy każdym rynku, zawsze jak są te takie cykle, ludzie muszą mieć kilka szans i mają kilka szans na to, żeby wejść w ten rynek. Czyli ta cena się będzie gdzieś tam bujać góra-dół. Nigdy nie jest tak, że wszystko idzie pionowo cały czas w górę. Także każdy musi mieć kilka szans, kilka możliwości na to, żeby wejść w rynek. I tak działa po prostu rynek. Z drugiej strony, jak osiągnęliśmy w zeszłym bull markecie tam 3004, kto przypuszczał, że Bitcoin osiągnie 20 tysięcy. Nie, tutaj nigdy nic nie wiadomo. Nie wiadomo, co się wydarzy. I teraz tam informacji gdzieś tam z konsensusu. Jest informacja na CoinDesku, wczoraj się pojawiła. Microsoft buduje zdecentralizowane narzędzie do zabezpieczania tożsamości, tak to można określić, ID, nasze cyfrowe ID. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że obserwujemy nowy trend, gdzie duże korporacje wchodzą w otwarte blockchainy, open source. Czyli to nie jest infrastruktura prywatna, tylko normalnie publiczna infrastruktura, nie jest pod jakimś hyperledger, tak jak wcześniej to miało miejsce, instytucje takie rzeczy robiły, tylko że z czasem te instytucje, można to tak gdzieś tam do tego podejść, że te instytucje badają teren blockchaina, badają możliwości i na początku to są jakieś zamknięte, zamknięte blockchainy właśnie pod Hyperledger, ale prędzej czy później nawet te zamknięte projekty będą się otwierać, ponieważ przy projektach open source jest więcej po prostu możliwości, więcej ludzi się przyłącza, więcej ludzi korzysta z tego i więcej ludzi przyczynia się do rozwoju. To samo było właśnie z internetem. To, że wchodzą w te permission-based rozwiązania, to też jest dobrze, no bo to pokazuje tylko, że instytucje testują i sprawdzają, na co sobie mogą pozwolić i jakie daje możliwości technologia blockchain. Więc to jest dobry znak. Ale prędzej czy później oni i tak wejdą w open source. I tak to jest, ponieważ nawet internet, jak wszystko było zamknięte, wszystkie projekty i internet też był tylko tam dla wybranych, open source potem przejął te wszystkie użyteczności właśnie zamkniętego gdzieś tam internetu i to samo będzie z blockchainem, nie? Że ten cały use case zamknięty, zamknięte blockchainy po prostu ograniczają
ograniczają te konkretne instytucje. Więc co robi Microsoft w tej chwili? Robią cyfrową tożsamość, cyfrowy podpis, cyfrowe ID. I robią to na blockchainie Bitcoina. Tylko że Bitcoin, jak wiemy, jest za wolny do tego typu rzeczy. I Microsoft, robiąc, wchodząc w takie przedsięwzięcie, musi jakoś ten problem sobie rozwiązać. W tej chwili mamy taką sytuację, że każdy z nas ma jakiś login. Jak się rejestrujesz czy logujesz na jakąś stronę, to bardzo często używasz do tego Facebooka czy Google'a. Na przykład logujesz się przez Facebooka. Jeśli Google cię zbanuje, czy Facebook, nie będziesz miał dostępu do wszystkich stron, na które logowałeś się właśnie przez na przykład Facebooka. I wiecie, dla starszych osób, no to nie jest jakiś tam problem, ale młodzi ludzie, którzy w tej chwili się rodzą, co już powtarzamy cały czas, dla nich internet, dla nich blockchain będzie czymś zupełnie normalnym. W tej chwili czasy się do tego stopnia zmieniły, że większość naszego życia spędzamy w internecie. I ta cyfrowa i identity, to cyfrowe ID, często jest ważniejsze od tego, które mamy w realu. Brzmi dziwnie, ale tak rzeczywiście jest. I to będzie tylko postępować. Żyjemy w internecie, spotykamy ludzi w internecie. Ja sama wiem po sobie, że moi znajomi są w internecie. Sądzimy ludzi, kochamy ludzi w internecie, oglądamy ludzi w internecie. Zarabiamy pieniądze dzięki internetowi i nasze życie gdzieś tam dzieje się w internecie bardziej niż na zewnątrz. Dlatego możemy się dziwić tym tokenom NFT, na przykład, gdzie ludzie inwestują grube pieniądze, na przykład w taki Decentraland, gdzie sobie budują posiadłości, kupują ziemię. I tam spędzają swoje życie wirtualnie, siedząc przy komputerze. Chcemy czy nie chcemy, tak po prostu jest. I dzieci, które się rodzą teraz, czy urodziły się, nie wiem, mają w tej chwili 10 lat, wiem po moim dziecku, ona zupełnie inaczej odbiera internet, telefon, urządzenia wszystkie i w zupełnie naturalny sposób po prostu z tego korzysta. To będzie coś normalnego i tak samo jak kryptowaluty też będą czymś naturalnym dla tych dzieciaków. Nawet jedzenie zamawiamy przecież przez internet. I jeżeli taki Google czy Facebook, przez który się logujemy, nas zbanuje, no to nie będziemy mogli nawet żarcia kupić. Także nasze identity, nasze ID jest bardzo ważne właśnie to w internecie. I ważny jest nasz score taki, bo jeżeli na przykład nie będziesz miał ilość tam gwiazdek, będziesz miał jedną, to nawet Uber do ciebie nie przyjedzie, nie? Dlatego trzeba dbać o to, kim po prostu jesteś, co sobą reprezentujesz właśnie w internecie. I wiecie, to jest dosyć niebezpieczne, bo po prostu możesz zniknąć. Twoje identity może zniknąć w cyfrowym świecie. Nie tak jak w tym normalnym. I dlatego właśnie potrzebujemy blockchain. W systemie open source, którego nikt nie kontroluje, nikt nie posiada. I to, co robi Microsoft w tej chwili, testuje. To jest testnet na razie i testuje swoje rozwiązania właśnie na blockchainie Bitcoina, gdzie będziemy mieć swoje ID, które będzie umieszczone na blockchainie i nikt nie będzie mógł ci tego wyłączyć czy cię zablokować. Więc nawet jeśli Facebook cię zblokuje, to nie będzie w stanie cię po prostu wyrzucić, sprawić, że przestaniesz istnieć. Bo twoje ID będzie cały czas na blockchainie i tylko ty będziesz miał do niego dostęp, bo tylko ty będziesz miał klucz prywatny. Tu mamy ludzi, którzy to robią. Każdy może sobie to sprawdzić. No coś tam działają. I to już gdzieś od 4 miesięcy nad tym siedzą.
Releases. Zobaczymy, co zrobili. No jakaś wtyczka jest już. Commits. No działają. I to, tak jak mówię, na publicznym blockchainie. Zobaczcie, dokładnie tak samo jak ostatnio nagrywałam film Ernst & Young. Ta firma właśnie doradcza, finansowa, działa, robi to samo dokładnie na blockchainie Ethereum. Więc uciekamy, instytucje już uciekają i jak taki Ernst & Young nauczy się tego, no to co będzie doradzał swoim klientom, żeby zoptymalizować prowadzenie firmy? Blockchain jest tani, no to wiadomo, że będą wchodzić w gdzieś tam w budowanie smart kontraktów i przenoszeniu całej księgowości firmy na blockchain zdecentralizowany. W tamtym przypadku na Ethereum. A tutaj Microsoft bierze się za Bitcoina już, prawda? Stellar z kolei, teraz te całe promocje przecież. Tak samo IBM wszedł na Stellar i będzie budował wtyczki dla banków, do tworzenia stablecoinów. Czyli instytucje wchodzą już normalnie w publiczne blockchainy, czyli to nie jest jakiś tam Hyperledger, gdzie ktoś sobie robi, nie wiem, tak jak JP Morgan sobie zrobił takiego swoje takie Ethereum zamknięte, tylko to jest naturalnym procesem, że te wszystkie instytucje będą się otwierać, dlatego że jak się nie otworzą, no to ludzie, ulica ich ominie po prostu, bo nikt tam się nie będzie, każdy będzie szedł gdzieś tam w kierunku zdecentralizowanych projektów, tak jak wchodzimy na zdecentralizowany w miarę jeszcze internet, open source. Także powiem Wam, że informacje są super i nie jest powiedziane, wiecie, no manipulacja manipulacją, można sobie manipulować cenę, ale mamy ten cały background w postaci instytucji i w postaci masowej adopcji, bo to się zaczyna dziać. Tego nie mieliśmy w 2017 roku. W 2017 roku to był rok ICO i to, co było wpompowane w Ethereum, to samo było zabrane. A tutaj cały 2018 rok była ładowana kasa po prostu w infrastrukturę. Także dobre informacje. Powiem Wam, że to naprawdę wygląda bardzo optymistycznie. I będzie wojna. Będą nas próbowali, nie wiem, coś tam ograniczyć, zbanować, bo do tej pory sobie nie zdawali sprawy banksterzy, politycy, rządy z tego, że tak to się wszystko rozwija. Ale to się rozwija, czy oni chcą tego, czy nie chcą. Teraz spójrzcie na banki, olbrzymie gmachy. Te banki, ci banksterzy to są jak dinozaury, to nawet Colin o tym mówił w Londynie, jak się widzieliśmy, że oni zanim, to jest jak, to są korporacje, to są, tam są departamenty i tam jedna głowa nie wie, co robi ręka, co robi noga, zanim te decyzje gdzieś tam podejmą, no to my będziemy już lata świetlne po prostu dalej, przed nimi, prawda? Oni nie są w stanie nadążyć za tą technologią. Idą za nami. Zobaczcie, że my już w tym jesteśmy. Jesteśmy już od dawna, ja od 3 lat. Bo wiemy, co po prostu będzie. A oni dopiero się gdzieś tam rozglądają i dopiero badają teren, który my już przetarliśmy, te szlaki. Ci, co są z nami, robią gdzieś tam Beat Club, no to wiedzą, jak to działa. Jak wykorzystaliśmy czas 2018 roku, żeby go po prostu nie tracić, bo każdy patrzył tylko na cenę, że cena spada, a w tym czasie właśnie rodzą się giganci. Właśnie w takim czasie, kiedy wszystko leży, wtedy jest właśnie czas na budowanie, na rozbudowywanie się, na inwestowanie, na rozwój, po to, żeby jak przyjdzie właśnie bull run, jak to wszystko się odmrozi, żebyśmy byli na to gotowi. I wtedy dopiero robi się duże pieniądze. Nikt nie zaczyna, nikt nie wchodzi w rynek, jak jest bull run, bo wtedy już jest za późno na to.
Także tak to mniej więcej gdzieś tam wygląda i tak samo robią wszystkie instytucje, które są dobrze zarządzane. Bo w tej chwili, nie wchodząc w krypto, ignorując blockchain i ignorując tą całą rewolucję czy ewolucję, po prostu ludzie zostaną w tyle. Jeżeli instytucje nie będą implementować blockchaina, no to skończą tak jak Nokia, no, czy tak jak Polaroid, nie? Czy takie firmy, które były, wiodły prym gdzieś tam w swojej branży, a później technologia ich po prostu zabiła, no. I tak to mniej więcej wygląda. Także słuchajcie, to naprawdę napawa optymizmem to wszystko. Bo czy ktoś chce, czy nie chce, to i tak się dzieje. Trzymajcie się, tyle na dzisiaj. Do następnego. Hej.